Zapraszam na odcinek o papuszkach falistych w hodowli. Są bardzo łatwe, są to ptaki stadne, dlatego w wolierze najczęściej trzyma się kilka osobników, czasem z innymi papugami. Odporne są na niskie temperatury i mogą być w wolierze cały rok. Ważą od 40 do 45 gram, są długości około 21 cm, z czego ogon to 10. Rozmnażanie papużek jest proste, powinny mieć budkę o wymiarach 20x20x30 cm z otworem o średnicy 6 cm. Na dnie trzeba ustawić glinianą miseczkę. Samica składa 5 lub 6 jajek. Po drugim zaczyna wysiadywać. Pierwsze piskle wykluwa się po 17 dniach. Młode są karmione przez rodziców 5 tygodni. Kiedy zaczynają latać i same zdobywać pokarm, powinny zostać odizolowane od rodziców. Zasubskrybujcie, bo wchodzimy na kolejny level.